chodzi o instrumenty, no to zawsze tu na Podhalu praktycznie każde dziecko góralskie spotyka się z muzyką góralską prędzej czy wcześniej, w zasadzie tu już od urodzin, bo już na chrzcinach mu grają, potem jakieś wesela, nie wesela i ta muzyka u nas jest dosyć żywa, jak ten folklor, więc sytuacja z instrumentami jest taka, że ta muzyka gdzieś w człowieku była i człowiek tych instrumentów poszukiwał. Natomiast jeśli chodzi o te piszczałkowe rzeczy, czyli te piszczałki i dudy, no były, można powiedzieć, dosyć niedostępne instrumenty, bo praktycznie, jeśli ktoś robił, tak, Jan Karpiel-Błecka robił sobie piszczałki, no to robił sobie praktycznie dla siebie, nie? Jeśli chodzi o dudy, no to skupień, to były też bardzo drogie rzeczy. Więc jako dziecko gdzieś tam słyszałem, czy to Jaśka Włeckę, czy Władysława Tutkę, czy Krzeptowskiego Andrzeja grają na piszczałkach i tak mnie to bardzo wciągło, ale nie było szans tego gdzieś kupić. No, no to gdzieś tam się udało chyba na Słowacji, czy ze Słowacji sprowadzić jedną piszczałkę, drugą. No i coś tam zacząłem próbować grać, ale taka ciekawość zwykła, żeby sprawdzić, czy takie coś zrobię. No i tam, nie wiem, czy to było 11 lat, czy 20, nie, tak naprawdę nie pamiętam. Gdzieś poszedłem do lasu, tutaj niedaleko, tak zwanej Cajkówki. No i znalazłem tam taki bez koralowy, no ale nie miałem wiertę wtedy, no to wziąłem takimi, pamiętam, miałem takie metalowe pręty, potem coś w rodzaju takiej jakby anteny i ona od większego, od najmniejszego do największego i przebijałem ten rdzeń. No i zrobiłem tą piszczałkę i grającą, no ale jak tam zacząłem poprawiać, żeby ten głos był mocniejszy, tak można powiedzieć, tak trochę metodą prób błędów, no to ją zepsułem całkowicie i potem przez lata nie robiłem tego. Drugim aspektem, dlaczego to mnie wciągło te instrumenty takie pasterskie, to jest to, że mój prapradziadek Jan Fofas Grzybek też takie instrumenty robił i grał na nich, tylko że to było 100 lat temu. No i być może geny też jakoś zadziałały, ale głównie to, że ta muzyka mi się podobała, zwłaszcza ta taka pasterska, kiedy ją wysłyszałem, mi się dało, że to jest takie prawdziwe góralskie. No i potem w 2007 roku albo 2006 byłem na pomiarze, ponieważ robiłem w geodezji, w takim miejscu, gdzie było bardzo dużo czarnego bzu, a u nas tego nie było. No i tak mieliśmy tam cały sprzęt ten geodezyjny i wsadziłem te parę tych kawałków tego bzu, takiego można powiedzieć rasowego, porządnego. No i gdzieś tam po starości kupiłem wiertła i tak myślę, spróbuję zobaczyć. No i tak dla siebie zrobiłem kilka instrumentów, no ale potem tak mówię, było ich dużo, coraz więcej. No i myślę, kurczę, no to jak już tak robię, się wciągłem w to, no to może to komuś sprzedam, ale tak mało komu o tym mówiłem. No ale z czasem się to gdzieś jakoś tak, ktoś tam usłyszał, no to kupił. No i zacząłem to robić już tak można powiedzieć w 2008 roku, już dość szybko to się rozwijało. Dość już tak mi to, można powiedzieć, wychodziło w miarę te instrumenty były grające. No ale tak powolutku wchodziłem w te właśnie te instrumenty i te piszczałki sześciotworowe i końcówki i dwojnice. No i właśnie potem się właśnie dowiedziałem o tym instrumencie, że tak powiem, w tym, który jest w Muzeum Tatrzańskim, który pochodzi o pewnie XVII-XVIII wiek. No i to jest fujera trzyotworowa, która jest no, dosyć nietypowym instrumentem, ponieważ ona tak naprawdę w sumie przetrwała tylko w tym muzeum i przetrwała w pewnym rękopisie, tam takim szkicu, gdzie był Dudziarz i drugi brat z Maciaty z Biegunowice, którzy grają w duecie, jeden na fujerze trzyotworowej, drugi na tych dudach i to jakby potwierdziło, że ten instrument tutaj egzystował na Podhalu. Co bardziej mnie jeszcze jakby zachęciło do tego, żeby ten instrument jakby reaktywować z powrotem tutaj na Podhale. No i zrobiłem tych instrumentów, nie wiem tak naprawdę ile, nie policzyłem, myślę, że 40, może więcej, w różnych tonacjach. Dodatkowo tak jakby wciągło mnie to, że można się jakby w tym nie tylko bawić dźwiękiem, co jest najważniejsze w tym instrumencie, ale również ornamentyką. No a tutaj starałem się właśnie wykorzystać jakby tą ornamentykę taką naszą tutaj podhalańską, ale troszkę ją włożyć też coś od siebie i zacząłem stosować właśnie też różne techniki, czy to inkrustacje, czy to jakieś obijanie blachą. I tak jak mówię, jak już zacząłem te fujery robić, to tak potem wyszedłem te fujery słowackie, te instrumenty już powiedzmy piszczałkowe już w zasadzie wszystkie zrobiłem.
Z tym zdobnictwem było tak, że tam nawiązywałem do wszystkich tych wzorów, powiedzmy, muzealnych, ale starałem się rozbywać tak według własnego pomysłu. I tutaj na przykład w tej fujarze zastosowałem to samo, co było w tej fujarze muzealnej, czyli te blachy były nabite w miejscach otworów tych bocznych, na które się wydobywa też dźwięki. Natomiast nie powtarzam wzorów za każdym razem, czy to na dwojnicy, czy na piszczałce końcówce. No, wszystko jest jakby, ma jakby podobny charakter, ale nigdy się nie powtarza kropka w kropkę wzór, żeby był taki sam. Jeśli chodzi o ozdobnictwo, to właśnie tu wykorzystałem takie elementy i dość często je powtarzam, jak na tej fujarze, tej trzyotworowej, to były takie trójkąciki z nacięciami i dość często ten motyw stosuję na instrumentach wszystkich, bo wydaje mi się bardzo ciekawy. Praktycznie każdy instrument staram się przezdobić, żeby był jakby od razu rozpoznawalny, że to jest, na przykład jak sobie ktoś kupi, no to będzie wiedział, że ma instrument akurat taki bardzo unikatowy. Końcówka to jest taki instrument najstarszy, można powiedzieć, w Karpatach i nie tylko. Instrument, który robi się, no, można powiedzieć, z patyka, nawiecając przez całą długość. Dźwięk wydobył się dzięki gwizdkowi, który jest po prostu zakończony takim kołkiem i powietrze przelatuje przez otwór taki, który się wdychuje powietrze i wchodzi na taką ścianę. I na tej ścianie się rozbija to powietrze i dzięki temu powstaje dźwięk. Zagramy coś. No tu jest dwojnica, no to właśnie ona już praktycznie, znaczy można w dwóch oktawach grać, ale jak się założymy w jednej zacznie grać, no to przez podnoszenie palcy zmieniamy dźwięk. No i ta fujara trzyotworowa. Jeśli chodzi o instrumenty, no to najczęściej używam czarnego bzu, ponieważ ma wewnątrz taką jakby taki rdzeń, który jest miękki, łatwo się wierci, łatwo prowadzi. Drewno jest samo w sobie takie tłustawe. Dobrze się wyrabia gwizdek. Nie ma problemu, nie szczepi się tak zwane, nie przesusza się. To musi być oczywiście zebrane tak, każde drewno, czy to będzie tam powiedzmy inne, śliwkowe, czy jaworowe, czy osikowe, czy gruszka, sezonowane, to musi kilka lat posiedzieć. Przy takich fujerach słowackich jak ta, no to dobrze i 5-10 lat nawet, jak jest posezonowane. Już po dwóch latach się da zrobić, ale lepiej jak jest czym grubsze drewno, jak dłużej istnieje. Natomiast przy piszczałkach, no to półtora roku, dwa lata to już wystarczy, a fujara taka jak ta też jest grubsza, no też dobrze byłoby tak ze 3-4 lata do 5, żeby posiedziała. Potem ja często, ponieważ czarny bez jest taki, no, żółtawy w kolorze, jeśli jest niemalowany, no to ja często bejcuję sobie dorabiam kolor, jaki tam sobie już tak wymyślę, różne odcienie. No i po wyzdobieniu, przeważnie lakieruję to szelakiem, czyli spirytusowym, takim naturalnym, rozpuszczaną żywicą, taką jak skrzypce się dawniej malowało. I to jest ta właśnie fujara taka, która występowała na Podhalu i była w zaniku przez wiele, wiele lat. Teraz może przegram tak z ciekawości na tej fujarze. Także brzmienie takie dosyć czarodziejskie, można by rzec, takie bardzo aksamitne, a przy okazji takie, no, archaiczne. Równocześnie z fascynacją, że tak powiem, instrumentami piszczałkowymi była też fascynacja dudami, no ale z dudami było troszkę trudniej, ponieważ jako młody chłopiec chciałem, żeby mi tata kupił te dudy od Tomasza Skupnia, ale to było dosyć drogo, potem się jakoś ten temat tak rozpłynął w czasie, no i też Tomasz umarł. No ale mi jakby nie dawało spokoju to, że te piszczałki robię, a te dudy tak by mi się chciało, zwłaszcza, że ten mój prapradziadek robił te dudy i grał na tych dudach, tak mi się bardzo tego chciało. Natomiast z dudami jest dosyć skomplikowana sprawa, bo jednak ta wiedza jest bardzo obszerna, więc pomyślałem, że trzeba będzie jakieś tam mądrości u kogoś załapać. No i na szczęście pojechaliśmy na taki występ z Piotrem Majczykiem na Dietwę, na Słowację, gdzie ja grałem na fujarze tej trzyotworowej, on na dudach.
I tak do niego zagadnąłem, no mówię, no to przyjdź, to ci coś pokażę. No i tak mówię, pojechałem tam dwa czy trzy razy u niego na te, że tak powiem, warsztaty, można by tak rzec. No i zacząłem te dudy robić tak w domu sam, z tymi wskazówkami Piotra. No i no ale to tak od razu też nie wyjdzie, bo to jednak wymaga dużo cierpliwości i trochę szczęścia, ponieważ dudy są takim instrumentem, który jest no, wieloskładnikowym, wielogłosowym, gdzie wystarczy, że jedna składowa coś tam nie gra i już jest problem taki, że cały instrument jest nie da się tego słuchać. Więc jest to jeden z trudniejszych instrumentów, jaki można sobie wyobrazić. Za każdym razem każdy jeden instrument to jest nowe wyzwanie, nowa zabawa i nowa walka. No, trzeba mieć materiał przede wszystkim i to klasowy materiał, taki naprawdę dobry, czyli różne gatunki drewna mogą być różne, ale żeby po prostu dobrze się obrabiało to drewno. Druga sprawa, no trzeba mieć ten ja teraz robię tak tym półfabrykatem te treści z plastiku i włókna węglowego, no bo to jest no, dosyć niezawodna sprawa. Lepsza niż powiedzmy te naturalne strójki, które były z drewna czy z trzcin, ponieważ się szybko rozstrajały, a te dużo lepiej trzymają ten ton odpowiedni. Druga sprawa, no najważniejsza jest przebierka, czyli ten element, który daje trzy głosy de facto i tu się wygrywa całą melodię. No to wszystko musi być perfekcyjnie dostrojone, bo inaczej, ponieważ dudy są dosyć głośne i te wszystkie wibracje, które wynikają z niedostrojenia, będą się przenosiły i to będzie nieprzyjemne w odsłuchu. Potem musi być bąk, który jest, też musi mieć ładną barwę. Istotną sprawą jest skóra, która wyprawiana jest w sposób naturalny, czyli na bazie zakwasu z mąki żytniej. Wkłada się taką surową skórę, ściągniętą z kozy w taki sposób, żeby była nie roślinna, tylko przewlekana. Wkłada się do tego zakwasu, ten kwas wchodzi w tą skórę i reaguje z nią, powoduje jakby zmiękczenie tej skóry. Więc jest dość dużo z tym zabawy, także mówię i praca ze skórą, praca z drewnem, praca z metalem, praca z kością. Jeśli chodzi o dudy, do tej pory wykonałem 21 dudów, natomiast piszczałek nie jestem w stanie policzyć bardzo dużo, myślę, że więcej jak 500. Fujek takich, no też dość dużo, ale może tu do 20, nie wiem, na pewno. Dwojnic też dużo. Jak trzyotworowy, tak mówię, 40-50 takich. No i ostatnio zupcoki sobie dla siebie zrobiłem do grania i jestem, to jest pierwszy taki instrument smyczkowy. Giewon ci, giewon ci, siwo skało, spłat tobie potocki wywierają, wiatr ci ładuje.